Szlak architektury drewnianej. Wyjątkowo atrakcyjny produkt turystyczny, turystyki kulturowej i poznawczej. Powstał w 2001 roku. W 2009 zdobył certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Szlak architektury drewnianej. Samochodowy szlak turystyczny składający się z 251 unikatowych obiektów budownictwa drewnianego. Chluby Małopolski. To malownicze kościoły, dzwonnice, cerkwie, staropolskie dwory, drewniane wille, a także skanseny oraz zabudowa wiejska i małomiasteczkowa. Wśród najciekawszych obiektów na szlaku znajdują się cztery kościoły wpisane w 2003 roku na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO oraz cztery cerkwie dopisane do listy w bieżącym roku. Szlak podzielony został na cztery malownicze trasy stanowiące propozycje zwiedzania. Wokół Krakowa z ponad 50 obiektami, wokół Tarnowa z 40 obiektami, wokół Nowego Sącza i Gorlic, gdzie znajduje się ponad 100 obiektów, oraz trasa biegnąca przez Orawę, Podhale, Spisz i Pieniny, gdzie warto zobaczyć prawie 50 obiektów.